Dobry wieczór Państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z Pawłem Kasprzakiem, który jest jednym z liderów organizowanych przez Obywateli RP protestów wczoraj i dzisiaj przed gmachem Sejmu. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. A właściwie dobry wieczór. Witam Państwa. Te dwa dni, które właśnie mijają, były wyjątkowo gorące. Zaczęły się właśnie od protestów Obywateli RP wczoraj rano przed Sejmem, w związku oczywiście z uchwalaniem ustawy o głosowaniu kopertowym. Potem wszyscy byliśmy świadkami przerw w pracy Sejmu, kiedy przywódcy Prawa i Sprawiedliwości, w tym marszałek i wicemarszałek Sejmu, byli wzywani na Nowogrodzką, żeby tam ustalać przebieg dalszego głosowań. Potem spotykał się pan Jarosław Gowin z panem Jarosławem Kaczyńskim. Co ustalili, to już wszyscy wiemy. Wczoraj, dzisiejszy dzień też zaczął się od protestu Obywateli RP. No właśnie, popatrzmy, co się działo. Panie Kwiatkowski, prawo obywatelskie. Konstytucja. W związku z tym oczekuję od pana, jako reprezentanta Policji Państwowej, działania zgodnie z wymogami polskiego prawa. I oczekuję od pana szacunku do tego, na co pan przysięgał w rocie przysięgi, że będzie pan przestrzegał zasad Konstytucji Rzeczypospolitej. I to jest wszystko, co mam do powiedzenia. Nie widzę żadnych podstaw, żeby pan ode mnie żądał dowodu osobistego. Jestem wolnym człowiekiem i to jest wszystko, co mam do powiedzenia panu w tej sprawie. Dobrze. W takim razie, z mojej strony, tak jak panu powiedziałem, moje stanowisko się nie zmienia. Moje też. Swoich praw będzie pan dochodził w sądzie. Sąd będzie decydował o tym, czy prawo zostało złamane, czy nie. Ja na chwilę obecną stwierdzam, że popełnia pan wykroczenie z artykułu 54 Kodeksu Wykroczeń w związku z artykułem 14 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 2 maja 2020 roku. Proszę pana, jeżeli pan nie poda swoich danych, przejdziemy z panem na komendę i ustalimy tamto stanowisko. Wystarczy, że pan przejdzie na drugą stronę ulicy i się zapyta. Sasin stracił głowę. No ale to pierwszy krok, nie? No, niczego nie zmienia, ale to jest jakiś taki pierwszy krok do tego, że oni się musieli zatrzymać, nie? Tak myślę, że to jest jednak nasz wszystkich wspólny mały sukces. 100 lat cię nie widziałem. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, dziękuję, że jesteście. No, reszta wielkie dzięki. Przednia Straż Demokracji na miejscu. My jesteśmy tylko tylną. W tym momencie są bardzo różne scenariusze na stole. I konstytucja z nami. I wszystko jest możliwe, absolutnie wszystko. Od stanu klęski żywiołowej przez stan nadzwyczajny, wyjątkowy. Wybory. Jakimś cudem w niedzielę, w co nikt nie wierzy, ale za tydzień, za dwa. I dzisiaj nie ma co przesądzać, bo to jest tak, że są różne deklaracje, różni ludzie mówią różne rzeczy, ale dopiero mam nadzieję, że dzisiaj, jutro się okaże, na czym stoimy. To nie podejmuje się dywagacji na temat tego, co zdarzyłoby się 5 minut później, bo tutaj różne scenariusze wchodzą w rachubę. Wydaje mi się, że to oznaczałoby tak naprawdę takie pęknięcie w obozie sprawującym władzę, że on nie byłby zdolny do sprawowania jej w dalszym ciągu, a zatem pojawiłaby się szansa na to, żeby się odbić jak od trampoliny i powoli, bardzo powoli, bo to są jednak procesy wielomiesięczne, wieloletnie, zacząć naprawiać to, co zdewastował PiS w ciągu ostatnich lat. Mi jest przykro, że ci wszyscy kandydaci na prezydenta, którzy przecież z nami przez prawie 5 lat o przestrzeganie konstytucji się upominali, nie są w stanie pomóc nam dzisiaj wszystkim i nie tylko nam w Sejmie, ale w ogóle tak ludziom i stanąć razem i powiedzieć po prostu, wydać jasnego komunikatu, że te wybory są po prostu niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawem i że nie będziemy tego firmowali. No ale to jest moje zdanie. Jakby rozumiem, że inni ludzie mogą mieć inne zdanie, ja w tych wyborach udziału nie wezmę. Ja jestem w sumie wdzięczna Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, chociaż zapłaciło za to dużą cenę moim zdaniem, nawet taką osobistą, za to, że powiedziała, że nie będzie narażała życia i zdrowia ludzi, za to, że nie będzie brała udziału w wyborach, które są niezgodne z konstytucją, które nie spełniają tak naprawdę warunków wyborów demokratycznych, wolnych wyborów.
I tak naprawdę to jestem z niej bardzo dumna. Mam nadzieję, że nie ulegnie też tej presji politycznej, temu atakowi na swoją osobę, jeśli się okaże, że Prawo i Sprawiedliwość dalej łamiąc prawo 23 będzie próbowało przeprowadzić te wybory w komisjach, mimo wszystko po trupach do celu. Mam nadzieję, że Kida Wiebońskiej starczy odwagi. Znaczy, uważam, że z wszystkimi dyskusjami na temat kampanii wyborczej trzeba się wstrzymać do dzisiejszego nocnego bądź jutrzejszego rozstrzygnięcia. Znaczy, w tej chwili nie jest czas na to, żeby zastanawiać się, co mają zrobić poszczególni kandydaci i jak powinni się zachować. Oni w sposób mniej czy bardziej jasno określili to w ciągu ostatnich dni, tygodni, a w tej chwili najważniejsza rzecz to jest powstrzymanie tego zepchnięcia Polski w przepaść, antydemokratyczną przepaść. Muszę Państwu powiedzieć, że mam takie wrażenie, że obywatele RP dużo lepiej znają prawo polskie, dużo lepiej rozumieją konstytucję, dużo lepiej rozumieją, które ustawy, że tak powiem, powinny być wiążące z punktu widzenia logiki polskiego prawa, a także orzecznictwa, które w zasadzie w 100% wyroki sądu uniewinniają obywateli RP od zarzutów o zakłócanie porządku w trakcie, kiedy manifestują w obronie praw i wolności obywatelskich. Pawle, po co stanęliście wczoraj pod Sejmem? Ta sytuacja jest dynamiczna. Stanęliśmy wczoraj pod Sejmem, obawiając się tego, jak daleko może pójść ten, jak wtedy wszyscy mówili, kompromis oferowany przez Gowina. Ja szczerze mówiąc nie wierzyłem w to, że w ogóle dojdzie do głosowania. Skoro Kaczyński nie był pewny rezultatów, to byłem raczej pewien, że zrobi wszystko, żeby do głosowania nie doszło. Nie pomyliłem się. No ale stanęliśmy to przede wszystkim z tym hasłem takim, które, jak moi przyjaciele we Wrocławiu to określili, że konstytucja jest towarem pierwszej potrzeby, że nią handlować nie wolno. No to jest efekt, to jest element tego, co my myślimy w ogóle o tym głosowaniu na Dudę, które naszym zdaniem należało zbojkotować, że teraz zdaje się już również Kaczyński uważa, że to należy zbojkotować, a potem unieważnić. Więc to jest sytuacja trochę śmieszna, trochę straszna, no ale to w tym celu tam stanęliśmy oraz również po to, żeby podkreślić rangę i wagę praw obywatelskich, które są zniesione tą ustawą spec o koronawirusie i rozporządzeniem o stanie epidemii. I rozporządzeniem o stanie epidemii to jest oczywiście kwestia, co do której można mieć wątpliwości. Policjanci, co charakterystyczne, tych wątpliwości nie mają i rozstrzygają je dosyć jednoznacznie. My to widzimy po swojemu, jak słyszeliśmy po tych awanturach. No, to stanęliśmy po to, żeby złamać tak, ten zakaz zgromadzeń, który naszym zdaniem jest niekonstytucyjny. Bo usiłowaliśmy nie łamać nakazu zdrowego rozsądku, które każą zachować dystans, nosić maseczki i tak dalej. To wszystko usiłowaliśmy robić, jeśli nie robiliśmy to dlatego, że nas policja gromadziła w jednym miejscu. Spychała. Tak. A powiedz, bo obywatele RP mieli sporo zarzutów wobec jakości, skuteczności działań opozycji. Wzywaliście do tego, żeby się do prawyborów, potem żeby był jeden kandydat opozycji, potem do porozumienia pomiędzy kandydatami. Tutaj was odwieździło dwóch posłów Koalicji Obywatelskiej i senator Bogdan Klich. Czy to znaczy, że obywatele, te relacje obywateli z klasą polityczną będą teraz trochę lepsze, czy dalej, że tak powiem, wstrzemięźliwość byś okazywał? Znaczy, ja sądzę, że politycy bywają wstrzemięźliwi w stosunku do nas. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, nie chcą słuchać naszych postulatów, bo uważają, że wiedzą lepiej, co nie zawsze i niekoniecznie jest prawdą, a wyniki wyborów to pokazują, skoro już wspomniałeś o tej inicjatywie prawyborczej. Natomiast to, co powiedział zwłaszcza pan senator Klich, to jest interesujące. Żeby nie mieć pretensji do kandydatów, że nie wycofali swoich kandydatów, prawda? Znaczy, to on powiedział tyle, że on powiedział więcej, tak? Bo on najpierw mówił o tym, że tego dotyczyło pytanie, to ja z nim rozmawiałem za tej kamery. To pytanie dotyczyło tego, co się dzieje, tak? Znaczy, jeżeli to jest tak, że Kaczyński wycofuje się z tego głosowania, nie jest pewien większości, to znaczy nie tylko to, że te wybory się nie odbędą, bo to powiedzmy jest kwestia wbrew pozorom drugorzędna. Znaczy, co kogo obchodzi głosowanie na Dudę przy frekwencji 10% na miłość boską, kompletnie bez znaczenia.
Natomiast ważniejsze jest to, co się dzieje w obozie władzy, czy wokół obozu władzy i w parlamencie, czy on w ogóle ma szansę funkcjonować. Więc w mojej ocenie to jest, to jesteśmy świadkami początku, końca PiSu, tak bym to powiedział. I Klich to potwierdził. I po pierwsze, to jest bardzo charakterystyczne, bo on powiedział, że nie powiedział Jezus Maria, tylko spokojnie, no ale tak to brzmiało, że to nie będzie szybko. Znaczy, ja sądzę, że on wypowiedział postulat, że to nie powinno być szybko i gwałtownie, że powinniśmy generalnie trzymać nerwy na wodzy. No a w związku z tym też powiedział, że o ile ktoś może mieć uzasadnione pretensje do... No nie chcę zresztą wnikać w intencje Bogdana Klicha, ale no ja sam tak to widzę. O ile ktoś może mieć uzasadnione pretensje do Kosiniaka-Kamysza, do Roberta Biedronia, bo zachowują się moim zdaniem bezmyślnie, to nie Klich powiedział, to ja mówię, o tyle, no to co z tego? No, czy zaraz, za chwilę będą tak gwałtowne wydarzenia, że naprawdę nie czas na to, żeby się przerzucać pretensjami o to, cośmy zrobili do tej pory. Bo trzeba będzie, kiedyś przyjdzie taki moment i też tak uważam, że trzeba będzie stanąć jednym bardzo jednolitym frontem wobec obozu władzy i spróbować, no cóż, spróbować zdobyć się na odwagę, żeby tę władzę w jakiejś formie przejąć. No tak kolejna przecież dnem w tej całej historii jest to, że prawdopodobnie pośród liderów partii politycznych to Kaczyński chce władzy. Chyba nikt inny nie chce brać na głowę takiej odpowiedzialności za sytuację, która nam się kroi po koronawirusie. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę, że te uspokajające wypowiedzi senatora Klicha miały miejsce przed komunikatem Jarosława Gowina i Jarosława Kaczyńskiego o tym, że się dogadali w sprawie wyborów. Nie jestem pewien, czy on byłby tak spokojny dzisiaj, jak był wczoraj. Pewnie go zapytamy w jakiejś niedalekiej przyszłości. Ale to może zobaczmy, co się w tym czasie działo w Sejmie, bo wbrew oczekiwaniom, tak jak mówiłem, sytuacja była dosyć dynamiczna, ale właśnie dlatego, że różni istotni posłowie znikali z sali, natomiast tak naprawdę dyskusja, no powiedziałbym, chyba nie dotyczyła rzeczy najważniejszych. Nie widzimy obrazka. Przepraszam, jakaś usterka. Drobna, mam nadzieję. Jeśli mogę, to spróbuję zainterweniować. Mogę? Na wczorajszym posiedzeniu dyskusja dotycząca ustawy o głosowaniu kopertowym, o wyborach kopertowych, spadła na dzień Panie dzisiejszy. Pośle Urbaniak, nigdy nie jest obywatele, obywatele ja stali ja rozumiem, pod... że oczekiwanie po Konfederacji jakiejkolwiek wiedzy, rzetelności czy uczciwości jest zdecydowanie za duże. Wprowadzamy tutaj przepisy dostosowujące do prawa Unii Europejskiej. Ta ustawa zmierza w dobrym kierunku, ale oczywiście jest pytanie o pieniądze. Dlaczego ustanowiono tak krótki termin wejścia w życie tych przepisów? Dziękuję bardzo. Nieuprawnione jest twierdzenie o bezkosztowym przejęciu kompetencji i zadań. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę, aby Wysoki Sejm przyjął proponowany projekt ustawy dostosowujący prawodawstwo polskie do przepisów Unii Europejskiej w tym czasie zajmowali się. Dziękuję bardzo. Trudno ustalić, gdyby czym oceniać tą zmianę, oceniłabym ją bardzo dobrze, ponieważ pod pretekstem oczywiście i pod pytaniem tym, że mamy wykonać poseł sprawozdawca, który przed chwilą mówił, jednak pewnym optymizmem nie. Więc popieramy oczywiście zmianę tej ustawy, że tak on zaintrygował, bo jednak mówi, że to dostosowanie do prawa Unii Europejskiej, a nie do wspólnoty niepodległych państw albo białoruskiego. Więc na szczęście ktoś, myślę, że musiał się sporo nachodzić w Brukseli za tym, by wprowadzono takie przepisy. Widać, że rząd zajęty był przeprowadzeniem wyborów kopertowych, więc na wdrożenie prawa unijnego zabrakło czasu. Szkoda, Lewica, bo posłowie byli gotowi do pracy. Mówimy tutaj o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nie będzie można stosować mocznika. No mamy tutaj w tej ustawie również zmiany dotyczące stosowania... Się zajmowano, kiedy już dostali. Mocznik, bardzo poważna sprawa. W typie A.
Jest jedno tylko zapytanie. A obywatele RP mają jakieś zdanie w sprawie bocznika? Jesteście za, a nawet przeciw. Nie bardzo. W zasadzie przez to, że elity polityczne III RP zrzekły się możliwości prowadzenia suwerennej polityki gospodarczej. Zgłaszam wniosek formalny, pani marszałek, po to, żeby wprowadzić do porządku obrad mimo wszystko informacje premiera o przygotowaniach do wyborów. Zamoniakiem tak naprawdę. Dlatego, że mamy 4 dni do wyborów w 30-milionowym kraju. Ale tutaj, nie wiadomo, kiedy będą wybory, zobaczcie, jak będą przebiegały, kto je zorganizuje i czy w ogóle te wybory się odbędą. Proszę gorąco nie psujcie Polski. Tak, wracają do wyborów. Proszę gorąco nie próbujcie robić kolejnego przewrotu majowego, nie mając do tego żadnego prawa. Zafundowaliście państwo olbrzymi chaos i to wy odpowiadacie za to, że wybory 10 maja się nie odbędą. Dzisiaj obudziliście się i próbujecie wykorzystać odkrycie towarzyskie, jak nazywał pewien poseł, osobę kierującą Trybunałem Konstytucyjnym do tego, by uzurpować sobie prawo do zmiany terminu wyborów. Raz zarządzonych wyborów nie można zmienić. I wreszcie to zrozumcie. Dzisiaj jest czas na to, by usiąść i wspólnie w drodze kompromisu przygotować rozwiązanie uczciwe i bezpieczne dla Polaków. Panie pośle, jesteśmy przy punkcie o drogach. Ustawa o drogach, a nie o wyborach. I warto, żeby pan poseł o tym pamiętał, bo jesteśmy w trakcie głosowania. Ja słyszę, panie pośle. Został zgłoszony wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Próbujecie ten chaos ratować przez zamordyzm. Pan Grzegorz minister Braun. Bezpieki, który mój siedzi tutaj w stronie w ławach rządowych. Panie pośle, to miał być wniosek chwilą. Formalny. Panie pośle, wniosek formalny, jaki pan złożył na piśmie. Nie, pan ma czas na wniosek formalny. Pan ma czas na wniosek formalny. To nie jest wniosek formalny. Próbujecie zakładać narodowi smycz, obroże, elektronicznego pastucha budujecie dla narodu polskiego i pan minister bezpieki rościł sobie pretensje do tego, dziękuję, żeby z tego systemu przystępujemy do rozpatrzenia 6. poprawki. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Głosujcie przeciw całości. No nie powiem, żebym był jakimś bardzo rzadkim oglądaczem obrad parlamentu, ale jednak za każdym razem z ogromnym zdumieniem przyjmuję świadomość, jak bardzo się ta Izba zdegradowała, jak daleko idącej, powiedziałbym, standardów przyzwoitego parlamentu się już tam dawno nie trzyma. Czyście wiedzieli o tym wczoraj, że jest mowa o moczniku, a nie o... Nie mieliśmy pojęcia. Nawet część naszych rozmówców, których wczorajszych tam z chodnika pod Sejmem, wspominało, że oni muszą do Sejmu. I to traktowaliśmy ze zrozumieniem, znając powagę sytuacji i nie spodziewaliśmy się, że ta powaga sytuacji dotyczy granulowania mocznika, czy też otulania go. Takie tam może posypywania dróg mocznikiem. Bo ja bym tylko chciał, bo pani Julia, przepraszam, bo podglądamy komentarze pod tą transmisją na Facebooku. Julia Rzepecka pisze, że chłopaki, słychać wasze rozmowy w trakcie tego... Tych wystąpień sejmowych pozwoliliśmy sobie na to właśnie, żeby słychać było też i nasze reakcje. No bo te rozmowy sejmowe były, co wyjaśniam, no dosyć groteskowo zabawne. Ale to nie... Znaczy, mówię to nie po to, żeby powiedzieć, że akurat to było śmieszne z tym mocznikiem i tak dalej, że posłowie zajmują się czymś w tej sytuacji, czym być może nie powinni się zajmować. Znaczy, widać było przecież, że próbowali zajmować się czym innym. Ja chcę tylko tyle powiedzieć, że znaczy sens istnienia parlamentu no jest mocno problematyczny w tej sytuacji, kiedy, przepraszam, to już w widoczny sposób do niczego nie prowadzi. Tak? I jeżeli pan poseł Kaczyński z panem posłem Gowinem, obaj już zwykłymi posłami są, ustalają, co ma na temat głosowania niedzielnego powiedzieć pan sędzia czy nie sędzia Zaradkiewicz w imieniu Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej na miłość boską, no to już wszystkim łuski powinny opaść, naprawdę. Znaczy to siedzenie w tym parlamencie nie ma kompletnie żadnego sensu, a ten mocznik granulowany, myślę sobie, że do dobrze to wyrażał, tak symbolicznie. Znaczy, mam poczucie, że do uchwały
przyjmującej ustawę o moczniku granulowanym pewnie wystarczyłoby tam 1/3 składu Sejmu, prawda? Bo pamiętam, wydaje się, że 460 posłów twardo siedziało, wiedząc, że może dojść do głosowania nad ustawą kopertową. W tym jeszcze przecież byli tacy, to słyszeliśmy od Bogdana Klicha, w tym jeszcze byli tacy, których dowożono na wózkach i tak dalej, znaczy mobilizowano ich w pełnej gotowości na ten alarm konstytucyjny. I tak dalej. Ludzi świeżo po zabiegach onkologicznych, czyli z najwyższej możliwej grupy ryzyka jeszcze przy okazji w tej pandemii i tak dalej. Ci wszyscy ludzie zmobilizowali się po to, żeby o granulowaniu mocznika dyskutować. Bardzo przepraszamy rolników, dla których jest mocznik bardzo ważny. Jesteśmy świadomi, szczególnie w etapie suszy i pewnie różnych niedostatków. Na szczęście susza już się skończyła, ale była wystarczająco długo, żeby niepokoić. Natomiast rzeczywiście chyba w tym momencie kwestia wyborów jest zupełnie pierwszoplanowa. No, okazuje się niepotrzebnie i nasz wysiłek był, i państwa wysiłek, i posłów, bo tak naprawdę dwóch panów wieczorem zadecydowało za Trybunał Konstytucyjny, za Sąd Najwyższy i właściwie za cały naród. Obywatele dziś rano znowu wyszli w związku z tym pod Sejm. Zobaczmy, co się działo. Pan w ogóle tu nie jest wobec pana prowadzona żadna czynność. A to szkoda. Ja nie mam żadnej legitymacji prawnej i przyszedłem tutaj demonstrować, proszę pana. Za chwilę między innymi przeciwko pańskiemu postępowaniu. Bardzo panu dziękuję. I proszę, żeby pan także zachował odległość. Ustawa prawna, ustawa o policji, postawa faktyczna. Proszę, żeby państwo nie przeszkadzali podczas prowadzenia czynności. Proszę pana, pan mi przeszkadza w pracy do jasnej cholery. Dobrze. Ale proszę się odsunąć i przestać pieprzyć głupoty, tak? Rejestruję pana, pan nie utrudnia pracy mediom. A ja pana informuję, że nie życzę sobie, żeby pan udostępniał moją osobę na mediach społecznościowych. Proszę pana udostępnić. Udostępnij, to jest moje prawo. Dobrze, proszę pana. My też doskonale wiemy, dlaczego pan podejmuje tę interwencję. Mają państwo prawo do swoich zdań. Pan Paweł podaje? Tak. Bo ja już powiem. Chodzi o to, że panów także... tu jest więcej jak nas. Proszę te 2 metry, panie Paweł. Ale pan to nie jest nasze zdanie. No, muszę powiedzieć, Pawle, że nie jestem pewien, czy nie powinienem się trochę powstrzymywać z określeniami pod adresem policjantów, bo jeżeli dobrze pamiętam, to byłeś raz ukarany, akurat nie za to, że blokowałeś przejście na przykład marszu w miesięcznicę smoleńską, tylko dlatego, że użyłeś nieparlamentarnego słowa wobec funkcjonariuszy, ale rozumiem, że na napięcie było na tyle duże, że się nie byłeś w stanie powstrzymać. Czy posłowie też wyszli do was dzisiaj, posłowie, senatorowie, czy przekazali wam jakiś komunikat z tego, co się dzieje i właśnie co wynika z tej nocnej deklaracji panów dwóch Jarosławów? Nie widziałem żadnego z nich, ale też mogłem przegapić do tego, że się wcześniej urwałem. Natomiast też oni, to się rano wszystko tam rozgrywało jeszcze, to odrzucanie, tak, senackiego weta i tak dalej, więc po prostu to mogło być niemożliwe z ich strony. Natomiast to, co do wyroku, to za cholerę akurat, której tu użyłem, zostałem uniewinniony. Za co innego zostałem skazany, już nie będę powtarzał, ponieważ zostałem skazany, natomiast... Mocniejsze słowo, zdaje się, ale nie pieprz pan, to był eksperyment z mojej strony. Natomiast nie, rzeczywiście to jest tak, że no pewnie nie powinienem się tak zajmować, tylko tyle, że to jest już kolejna interwencja. Ja tam byłem z kamerą tym razem, co prawda twierdziłem, że jestem prywatnie, bo to już zaczęło być irytujące, to ich takie rozróżnianie albo próby rozróżniania jakieś idiotyczne. Natomiast oczywiście interwencja policji w pracę mediów jest nadużyciem władzy całkiem po prostu, tak, i nadużyciem uprawnień, a mnie już tam próbują ukarać mandatem za 10 kwietnia na przykład, kiedy z tą legitymacją prasową i tak dalej próbowałem realizować materiał o obchodach rocznicy smoleńskiej i mi to uniemożliwiono na rozkaz, który słyszałem przez radio. Kasprzak? No, nie, no gdzie? 64. Mandacik poprosimy. No więc to jest nadużycie władzy po prostu i to
No cóż. Może dla wyjaśnienia powiem, że Paweł Kasprzak jest nie tylko jednym z najbardziej aktywnych działaczy Ruchu Obywatele RP, ale także wydawcą tutaj w Obywatele News. Zresztą trochę jest w podwójnej roli, ale zakładamy, że nie jest to konflikt interesów, bo i nasza... No trochę jest, ale to... No ale nasz portal, nasz program, nasza telewizja nie jest wyłącznie, jest, że tak powiem, obojętna i zresztą łatwo się przekonać, że jednak po stronie sporu jednak stoimy po tej stronie, o której uważamy, że ma rację. No, przeszła ta ustawa kopertowa i właściwie jakieś kompletnie niepojęte jest, co się będzie działo tego 10 maja, no bo co, formalnie te wybory się powinny odbyć i tak naprawdę powinniśmy pójść do komisji wyborczych i oczekiwać, że wydadzą nam... Powinniśmy głosować chyba korespondencyjnie, nie wiem, czy ktoś dostał w końcu. Ale ona nie jest jeszcze podpisana przez prezydenta, czy już jest podpisana tak, ustawa? Nie, no wiem, właśnie, prawda, znaczy mi się wydaje, możemy że... Możemy o czymś nie wiedzieć, ale... Że, no tak, bo tutaj siedzimy w studiu, a nie, że tak powiem, śledzimy publikację Dziennika Ustaw. Natomiast no, to jest niejasne kompletnie, czy my mamy iść do tych wyborów. Pewnie nie, bo od dawna zapowiadamy bojkot, ale czy obywatele mają iść i jak ma się to odnieść późniejsza uchwała Sądu Najwyższego co do jego prawidłowości tych wyborów, co do której panowie Jarosławowie zapowiedzieli, że sąd uzna jej nieważność, tak? Czyli znaczy, po prostu ja jakieś jasnowidzenie tutaj miało miejsce. Ja bym chciał powiedzieć tyle, że ja rozumiem tyle, że nagle Kaczyński, ale to jest jakiś chory pomysł, uznał, że te wybory korespondencyjne należy próbować przeprowadzić i umówił się z Gowinem na taki oto kompromis ratujący Polskę, jak mówił Gowin, żeby to potem Zaradkiewicz unieważnił. Że w ogóle jakaś kuriozalna zupełnie sytuacja. Ale my zapowiadaliśmy nie tylko bojkot, ale też i złamanie wszelkich możliwych w cudzysłowie przepisów wyborczych, bo ja nie wiem, jak je w ogóle określać, które by wtedy obowiązywały, czyli na przykład cisza wyborcza. Ja rozumiem, że cisza wyborcza będzie obowiązywała. My spalimy te cholerne karty do głosowania, albo jakieś ich kopie sobie sporządzimy, ale to jest symboliczny gest. Natomiast realnym, twardym takim aktem oporu, który planowaliśmy od dawna, było to właśnie, żeby złamać te przepisy wyborcze, stanąć przed sądem i przed sąd zanieść pytanie, to sądem powszechnym, wciąż niezawisłym, i przed sąd zanieść pytanie, czy w ogóle odbyły się w Polsce jakiekolwiek wybory i prawomocne, legalne, i jeśli tak, to wiadomo, kto popełnił przestępstwo, jeśli nie, to też to powinno być wiadomo, kto to przestępstwo popełnił. No teraz już nie jesteśmy jedynymi, którym zależy na unieważnieniu tych wyborów, bo na tym samym zależy Kaczyńskiemu, Gowinowi i pewnie Zaradkiewiczowi będzie też zależeć. Więc ja z kolei chciałbym tutaj dokonać aktu podżegania do przestępstwa i jako wydawca Obywateli News zaapelować do ciebie jako naczelnego Obywateli News o to, żebyśmy w tę niedzielę złamali ciszę wyborczą, co jest ciężkim przestępstwem grożącym potężnymi sankcjami finansowymi. No ale dobra, jak nas potem Zaradkiewicz, jak rozumiem, uniewinni nas nie wiadomo. Z całego interesu, no to jest, że mieliśmy rację. Może chyba, to, że nie wybory się okażą nieważne, nie znaczy, że cisza wyborcza nie obowiązywała. Myślę, że to niezwykle zawiły problem prawny, filozoficzno-prawny w ogóle. Tak. Tutaj zostanie diagnozowany. Natomiast moim zdaniem te wybory nie miały i no, tym bardziej nie mają żadnego znaczenia. Myślę sobie, że żadnego znaczenia również w tej sytuacji nie mają te wybory, które się mają odbyć tam w lipcu czy w sierpniu. Nawet wtedy, gdyby wydeptano w końcu, nie wiem, kto miałby to deptać, opozycja w jaki niby sposób, że one się odbędą lege artis, znaczy zgodnie z konstytucją, bądź jakimikolwiek pozorami, albo znaczy wybory sprawiedliwe już nie są od dawna, skoro propaganda TV PiS je zaburza, ale no powiedzmy, że do tej pory mieliśmy przekonanie, że ktoś uczciwie liczy głos. Myślę, że to, co widzimy dzisiaj, odbiera w ogóle jakiekolwiek złudzenia na temat tego, że ktoś kiedykolwiek będzie uczciwie liczył głosy. Znaczy, jeśli będzie tak, że w wyniku jakiegoś kryzysu politycznego, obyczajowego, bądź też no, pandemicznego, poparcie dla PiS-u spadnie dramatycznie, to nie łudźmy się, on PiS tej władzy nie straci tak o po prostu, że ludzie zagłosują inaczej. Znaczy, te determinacje w obozie władzy już dzisiaj widać i czas przestać się czarować. Moim zdaniem się zastanawiam, co zrobić. Myśmy zapowiedzieli, że w sobotę będziemy palić karty do głosowania w tym akcie oporu. Że to chyba nie ma sensu. Myśmy sobotę wybrali dlatego, że liczyliśmy na to, że będziemy mieli wpływ na kogokolwiek tą akcją. Że ktoś przekonany. To już nie ma sensu. Nie ma kogo przekonywać. Wszyscy są przekonani, że te wybory nie mają sensu, z Kaczyńskim włącznie.
Więc może jednak w niedzielę bym to proponował jednak zrobić i rzeczywiście z ostentacją połamać tyle tych wyborczych przepisów, ile tylko się da wyobrazić i da połamać. Natomiast wydaje mi się, że apel na dzisiaj do społeczeństwa byłby raczej taki, żeby przejść na to, żeby wszystko jedno w jakich wyborach, czy to będą prezydenckie, czy parlamentarne, a parlamentarne moim zdaniem powinny się odbyć natychmiast wtedy, kiedy się skończy kryzys pandemiczny. I do tego trzeba organizować aktywność, opór społeczny, presję społeczną. I to powinny być wybory, to już się nie ma co czarować. Naprawdę do konstytuanty, do takiego Sejmu Wielkiego, który w imieniu obywateli wszystkich z obu stron polskiej wojny zdecyduje, w jakim ustroju chcemy żyć. Znaczy i oni, i my, tak dokładnie mówiąc. Bo bez tej drugiej połowy Polski nie da się żyć. Nie da się podjąć tego typu decyzji. Tu się absolutnie zgadzam, bo to chyba nawet nie te obsadzenie poszczególnych funkcji w państwie jest najważniejsze. Najważniejsze jest pewien model działania Prawa i Sprawiedliwości jako partii rządzącej i model, że tak powiem, stosowania przez nich, a właściwie nie stosowania przez nich prawidłowo prawa. Więc tu chyba może się okazać, że nawet jeżeli opozycja by zdobyła kolejne atrybuty władzy, to parlament i rząd kontrolowany przez Prawo i Sprawiedliwość tak by robił swoje, tak? I byśmy tylko pewne złudzenia lokowali w te instytucje państwowe. Tutaj jedna z pań oglądających nasz program zwróciła uwagę, że trwa protest przedsiębiorców, albo dzisiaj trwał. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawy przypadek, dlatego że współorganizatorami tego protestu są ludzie, którzy organizowali 1 maja protesty pod Pałacem Kultury i pod Sejmem. Nie wyszło im, tak? Rozczarowali się deklaracjami ludzi, którzy deklarowali na Facebooku, że przyjdzie tam kilkadziesiąt tysięcy osób, czy w samej Warszawie 15, ale mnie to bardzo cieszy, że oni się nie zniechęcili, tak? I że nadal uczestniczą w tym życiu. To są ludzie, którzy już wcześniej byli poza polityką, chyba nawet dalej są poza polityką, po prostu wyrażają swój obywatelski sprzeciw, wyrażają, ja myślę, coraz szerszy sprzeciw, coraz szersze poglądy w polskim społeczeństwie, więc chyba rzeczywiście idzie w tą stronę, żeby takie najpierw społeczne przesilenie zrobić, a potem na nowo się zastanowić nad ustrojem Rzeczpospolitej, chociażby po to, żeby po raz kolejny tego rodzaju sytuacja, w której wielka większość parlamentarna, ale nie większość konstytucyjna robi co może. Pawle, to co, pewnie się spotkamy tam z zapałkami w niedzielę? Ja myślę, że tak. Znaczy przed nami jest taka to jest taktyczna decyzja. Znaczy, lubimy dotrzymywać słowa. Znaczy, jak zapowiedzieliśmy, że będziemy palić te cholerne karty, to zrobimy. Zastanawiam się tylko, wydaje mi się, że sobota w tej sytuacji nie ma sensu, ale to jest kwestia drugorzędna. Znaczy, proszę nas śledzić gdzieś na jakichś tam Facebookach pewnie i tak dalej. To niekoniecznie będzie tak, że jakiekolwiek media inne niż społecznościowe będą informować o tym proteście. Te polityczne mody, którym mainstreamowe media po naszej stronie ulegają, chodzą z jakimiś swoimi ścieżkami, które nie do końca rozumiem. No ale to na pewno będzie się skąd dowiedzieć, kiedy i gdzie ten protest będzie. Zapowiedzieliśmy sobotę na placu Defilad. Na placu Piłsudskiego. Na placu Piłsudskiego, przepraszam. I tam jakoś tak to zrobimy. Natomiast wydaje mi się, że czas dojrzał do tego, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że po pierwsze PiS nie odda władzy tak o po prostu na miękko. Po drugie, to jest dobra wiadomość, że pewnie ta władza się kończy na naszych oczach właśnie. Natomiast oczywiście, tak jak wielu z nas, obywatele RP przede wszystkim, podejrzewało, że ten koniec władzy będzie gwałtowny i niebezpieczny. Bo w warunkach takiego kryzysu, chaosu, nędzy, która nam grozi, no to rzadko kiedy demokracja wygrywa, raczej wygrywają populiści. Tak? I tutaj też ja patrzyłem na Grzegorza Brauna, jak mąż stanu, mówił takie rzeczy, które ja bym sam chętnie Kamińskiemu powiedział. Prawda? No to ja się tego boję strasznie. Tak? No a z drugiej strony był zdecydowanie antyeuropejski, a teraz widzimy, że szacunki wyjścia z tego kryzysu pokazują, że chyba tylko Europa jako taka może się obronić i wrócić na jakieś rozsądne, na jakieś rozsądnego funkcjonowania gospodarki.
I tutaj ten niepokój, bo wskaźniki są chyba najgorsze, no w Stanach Zjednoczonych są najgorsze od kryzysu w latach 20, tak? W Europie, w Polsce co najmniej od kilkudziesięciu lat. No będziemy mieli pierwszy raz od wielu lat recesję, więc naprawdę pieniędzy będzie brakowało na podstawowe funkcje państwa. W związku z czym pozostawienie państwa w rękach osób nieodpowiedzialnych no, grozi bardzo, bardzo poważnymi skutkami. Ja bym tylko tyle chciał powiedzieć, że w sposób zupełnie ewidentny wyczerpały się nie tylko, że parlament nie istnieje, nic nie znaczy. A zasiadanie w nim nie wiem, jaki ma sens. Sąd Najwyższy, no, jeżeli jego ma reprezentować ten pan Zaradkiewicz, no to w ogóle szkoda gadać. Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębska, ale też i mechanizmy takie polityczne, znaczy takie instytucje polityczne, polityczne procedury w ogóle straciły w ogóle jakiekolwiek znaczenie. No, że dwóch facetów umawia się na Nowogrodzkiej i cześć. I to jest całość na temat polskiej polityki. W związku z tym, wbrew temu, co mówił w jednym z tych filmów, które widzieliśmy, pan senator Klich, który apelował o spokój, no to ten spokój trzeba próbować zachowywać oczywiście, natomiast spokojnie nie będzie. I jeśli chcemy tę władzę zmienić, a mamy wszelkie powody, żeby tego chcieć, i myślę sobie, że wyborcy tej władzy będą mieli coraz więcej powodów, żeby chcieć tego samego, no to trzeba się szykować na jakiś opór społeczny, tak? I teraz jak ja patrzę na inicjatywę tą 1 maja, no to poznaliśmy tych ludzi, są sympatyczni, zwykli, fajni, normalni. Tak? To był ich absolutny debiut w życiu publicznym i dlatego też tak się nabrali niestety. No. Tak, tylko że ja się strasznie boję, że właśnie mój dawny znajomy z Wrocławia, Grześ Braun i Konfederacja, czy jakieś tego typu postaci, zaczną tutaj mieć rosnące znaczenie. Tym jestem naprawdę mocno przerażony. No i jak każdy człowiek w podeszłym wieku już, mimo że rewolucjonista, to się boję takiego chaosu. Wszyscy się go boimy bardzo. Znaczy już też nie, i to nie tylko jakichś niestety niewykluczonych rozruchów, bo co prawda w Polsce już nie ma wielkoprzemysłowej klasy robotniczej jak w latach 80. kiedy stoczniowcy, hutnicy, że tak powiem, skutecznie protestowali, no zostali górnicy, których rola jest, powiedziałbym, niespecjalnie budująca. Tak? Ale teraz pytanie jest takie, że polityka się zużyła, znaczy, to już niezależnie od tego, jaki mielibyśmy krytyczny stosunek do polityków po stronie opozycji, znaczy, ja mam bardzo krytyczny, ale już o nim zapominam w tej sytuacji, tak? No bo to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. No to przepraszam bardzo, ale tu mechanizmy polityczne w ogóle przestały istnieć, z tego trzeba zdawać sprawę i to jest naprawdę, od tej sytuacji wieje grozę. Teraz pytanie, jak zorganizować presję społeczną i opór społeczny, żeby nie doszło do chaosu. No musimy przejść na to, znaczy w parę punktów programu, że tak powiem, jest oczywistych. Tak? Znaczy, jeżeli ma dojść do wyborów prezydenckich na przykład, no to na miłość boską naprawdę opozycja powinna wystawić jednego kandydata. I skoro partie nie są zdolne dogadać się co do tego, no to ja wrócę do tego pomysłu prawyborów, tak? Znaczy, bo to naprawdę głos ma szansę należeć do obywateli. Znaczy, generalnie to jest dosyć prosta metoda wyłonienia wspólnego kandydata opozycji, po prostu głosując. Na Węgrzech się udało, prawda? Kandydat opozycji objął bardzo ważną funkcję prezydenta czy burmistrza Budapesztu, prawda, stolicy, i pomimo, że wydawałoby się, że scena polityczna na Węgrzech jest już całkowicie pozamiatana. Ja myślę, Pawle, że musimy zmierzać do końca, bo już gadamy pewnie ze 40 minut. Ja tylko chciałbym ujawnić jeden element naszej kuchni i przeprosić za to, że nie wszystko bardzo sprawnie działało, ale chciałem powiedzieć, że to jest pierwsza transmisja na żywo realizowana przez telewizję Obywatele News. Przynajmniej w tym studiu i w takim formacie, i mam nadzieję, że jej przebieg jednak nie zniechęcił Państwa do oglądania. Bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że z czasem tych usterek będzie coraz mniej, a nasze programy będą coraz ciekawsze. Ja bym chciał jeszcze podziękować. Chciałem się przywitać ze wszystkimi. Widzę Justynę Wolniewicz, widzę Urszulę Zabukrzycką i widzę Pawła, ale nie czekam, to sami znajomi. Dobrze, i ja chciałem podziękować za to, że jesteście z nami oczywiście, ale przede wszystkim zdaję sobie sprawę z tego, że ktokolwiek nas ogląda tu na Facebooku, a zamierzamy się wynieść na YouTube'a. No jesteśmy też na YouTubie i ten program będzie można zobaczyć bo też to na potem, YouTubie. Tak, będzie można go zobaczyć na YouTubie, ale myślę sobie, że większość naszych znajomych pochodzi z Facebooka i to są ci ludzie, których wpłatą zawdzięczamy to, że tutaj jesteśmy. I myślę sobie, że dobra, tam mieliśmy jedną wpadkę,
ale studio wygląda fajnie. Jak czytam, słychać nas dobrze. Jacek Zabłoczycki, cześć, przepraszam. Słychać nas dobrze. Grzegorz Antoszewski. No, no właśnie. Widać nas nieźle. Jest okej. I to naprawdę jest dzięki wam. I chcę powiedzieć też, skoro mowa o społecznej presji, żeby nadawać taki program codziennie, żeby on miał solidne newsy i tak dalej, trzeba naprawdę dużo pieniędzy. Myśmy to szacowali na 200 tysięcy miesięcznie. To jest bardzo dużo. Jak na budżet medium to jest nic. No ale to i tak są duże kwoty. Nie mamy tych kwot oczywiście. I dzisiaj wydają nam się w ogóle nieosiągalnie wielkie. Natomiast uwaga, to jest 40 tysięcy ludzi płacących regularnie miesiąc w miesiąc po 5 zł. I jeśli my mówimy o społeczeństwie obywatelskim, jeśli mówimy o akcjach takich podejmowanych w imię zorganizowanej opinii publicznej, no to naprawdę 40 tysięcy ludzi, którzy się umawia na to, że coś robią wspólnie od początku do końca, to chyba nie jest wygórowane wymaganie, więc dziękując wszystkim za dotychczasową pomoc i wsparcie, chciałbym prosić o to, żebyście zrobili, co tylko się da zrobić, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi, nie tylko po te 5 zł oczywiście, ale, no ale z jakąś myślą, tak, o tym, co w Polsce powinno być zrobione, żeby wreszcie ten koszmar zakończyć. Przepraszam. Dziękujemy pani Państwu bardzo za uwagę. Jeszcze chciałbym pomachać pani Ewie Trojanowskiej, która się też przypomniała jako znajoma. Bardzo przepraszamy Państwa, którzy nie są naszymi bezpośrednimi znajomymi za ten jakieś kumoterstwo, ale pozwólcie nam się cieszyć z tego, że ten debiut chyba, no może nie w 100%, ale w znakomitej większości się udał. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc.